Pandemiczny kryzys przekłada się na rynek pracy. Na koniec października 2019 roku w Suwałkach zarejestrowanych mieliśmy 1942 osoby bezrobotne. Dokładnie rok później, po blisko 8 miesiącach pandemii, było ich więcej, ale o trzęsieniu ziemi trudno mówić. Pracę według danych z rejestrów PUP straciło rok do roku zaledwie 310 osób. Jeszcze jaśniejsze światło na stan rynku pracy rzucają późniejsze dane. W okresie od 1 stycznia bieżącego roku do końca października w rejestrze bezrobotnych znalazły się 3562 osoby. W analogicznym okresie 2019 roku było ich zaledwie o 154 osoby mniej. Na koniec września bieżącego roku stopa bezrobocia dla miasta Suwałki według danych GUS wyniosła 5,9%, a dla powiatu ziemskiego była jeszcze niższa i wyniosła 4,6%. I choć nie jednej firmie kryzys bardzo dotkliwie poprzestawiał szyki, to wciąż w PUP dostępne są oferty zatrudnienia. Na koniec drugiej dekady listopada tzw. pośredniak dysponował 167 ofertami pracy, z których 5 było skierowanych do osób niepełnosprawnych. Najczęściej pracodawcy poszukiwali pracowników budowlanych, kierowców ciężarówek, pracowników produkcji, ale zdarzały się również oferty pracy biurowej, handlowców, brukarzy, ślusarzy, spawaczy.